mano mordy. Dzisiaj sobie opowiemy parę słów na temat, jakie koszta poniosłem, budując swoje supermoto od początku aż do tego momentu. Zacznijmy sobie może najpierw od takich podstawowych rzeczy, które po prostu musiałem wymienić, żeby ten motocykl mógł dalej jeździć. Od takich rzeczy eksploatacyjnych. Nie wchodzimy na razie w wizualkę, lecimy po samych sprawach technicznych. Od razu po zakupie oczywiście trzeba było zmienić napęd. Służy mi do teraz. Przejeździł dobry sezon i ma się jak na razie dobrze. Powód zmiany był po prostu taki, że seryjna zębatka była od prędkość, oryginalnie chyba 38. Teraz jest 48 i myślę, że jest optymalnie. Drugą rzeczą, taką techniczną, jest po prostu stalowy oplot hamulca przedniego. Teoretycznie nie musiałem tego wymieniać, ale pod względem, wiadomo, osiągów chciałbym jednak, żeby ten hamulec był po prostu, żeby był. Kolejną rzeczą ze spraw technicznych jest kierownica. Z racji tego, że kupiłem MZ-kę swoją z ugiętą kierownicą, to miałem konieczność niestety wymiany jej. Stając z okazji, że musiałem ją wymienić, założyłem po prostu fatbara. Po prostu na fatbarze się jeździ wygodniej, wiadomo, kierownica jest wyżej. Mi osobiście lepiej się na gumie jeździ z fatbarem. Teraz tylna lampa, kierunkowskazy, podstawowe takie rzeczy. Wymieniłem je sobie po prostu na mniejsze, bardziej pasujące do supermoto. Zaraz sobie sprawdzimy. No nie działa. Nie wiem czego. Doszedłem do wniosku, że po prostu mam żarówkę spaloną. Znaczy nie spaloną, ale po prostu uszkodzoną, więc jakby ktoś chciał kupować kierunkowskazy, te najtańsze. Znaczy najtańsze. Do najtańszych nie należały, bo znalazłem też tańsze, ale wziąłem te, bo innych na sklepie nie mieli. Więc nie polecam, bo tu żarówki po prostu odpadają od patrzenia. Kochany, temat jest taki, że po prostu tu mam inne wejście, nie? A tu mam to oryginalne. Znaczy tu nie jest to oryginalny, tylko z tamtych po prostu kierunkowskazów. Różni się to po prostu tym kątem, że tutaj jest inaczej kąt wsadzania tej żarówki. Tutaj jest inaczej, tutaj jest całkowicie na prosto, a tam nie. Nie jest to zupełnie na prosto. Przemienimy sobie to do tego. Teraz zobaczcie, teraz działa. Lusterko musiałem też kupić. Stwierdziłem, że zdemontuję dwa lusterka i założę po prostu. Wziąłem pierwszy lepszy z Allegro. 30 zł lusterko mnie kosztowało. Taka antymandatowa rzecz, bo drgania trochę ma. Więc żeby coś zobaczyć, trzeba sobie je po prostu przytrzymać. Następna rzecz są to opony. Na oponach starych przejeździłem pół roku. Wymieniłem dopiero w tym sezonie na nowe opony. 17 roku, bo akurat cenowo były w porządku, a też 17 rok to nie są jeszcze takie stare jakieś, nie nadające się do użytku, o ile były magazynowane w odpowiedni sposób. Także za komplet dwóch opon na tył i wydałem 400 zł. Teraz przejdźmy do takich rzeczy bardziej serwisowych silnika. A wam powiem, że zmieniłem dwa razy w nim olej, od razu po kupnie i od razu na ten sezon. Filtry, oleje, uszczelniacze, płyn chłodniczy. Wszystko zostało zmienione w tym sezonie. 400 zł za po prostu eksploatację tego motocykla przez cały rok. Dodajmy sobie jeszcze tu hamulec tylny, tak zwany handbrake, i udało mi się go po prostu wykonać w cenie 230 zł za całość już, razem z wycięciem adapteru. Kolejną rzeczą są po prostu manetki. Stare były za twarde i za grube, więc postanowiłem je sobie zmienić. Klamka sprzęgła Easy Pull. Jest to taka typowa klamka pod akrobacje motocyklowe. Jest to klamka krótka, na 1-2 palce. Naprawdę da radę wciskać ją jednym palcem. Można to zauważyć w sumie na filmie. A i jeszcze zapomniałem, że w tym sezonie oddałem piec calutki na przegląd i okazało się, że jedynie trzeba było ustawić zawory i naciągnąć trochę rozrząd. Wymiana świecy, tak jak w standardzie. Na całość, no, wyszło mnie stosunkowo mało. Za techniczne zakupy wyszło na 1829 zł. Czy to jest dużo? Myślę, że nie. Aczkolwiek dałoby się zejść bardziej do minimum, jakby wyrzucić parę zbędnych bajerów i utrzymanie takiego motorka przez cały sezon może wynieść nie 500-700 zł. Myślę, że to taki maks. O kurde, pada deszcz. Pada deszcz. Kurde, Felek, pada deszcz. Trzeba się schować. Nigdy tak jeszcze nie spieprzałem szybko przed tym deszczem, ale jednak boję się trochę o swój sprzęt, który mam. Kamery. Więc lecimy sobie w inne miejsce.
Kurwa, jeszcze też pada. Za szybko jadę po prostu. No, pokropiło i idzie wszystko tam, nie? Po prostu jestem... Dobra, lecimy sobie dalej. Okleina, tak jak mówiłem, wszystko od chłopaków z Graphics. Koszt, nie pamiętam już ile dokładniej, ale to było chyba w granicach 600-700 zł. Wszystkie śrubki, nakładeczki, które możecie tu zobaczyć, tu jest nowa śrubeczka, tu jest, tu są też chyba nowe śrubeczki z tego co widzę, tak, tu są nowe, tu są nakładeczki, wszystkie te duperele, 50 zł za wszystko, także spoko cena. Najwięcej z wizualki wyszło mnie za farby, bo chciałem dobrać kolor odpowiednio. Wszystko co do zgodności z moimi oczekiwaniami i trochę się na tym zawiodłem. Kupowałem 4 razy farbę i końcowo koszt nie wyszedł 600-500 zł za same farby, żeby to pomalować. Za lakierowanie nie liczę, bo robiłem to u siebie na lakierni. Prowadnica łańcucha 30 zł, też od my friendów. Swoją rolę spełnia. Malowanie proszkowe, też darmowe, koszt farby teoretycznie to był. Ciężarki kierownicy 10 zł, z Allegro jakieś takie. No i razem mi wyszło 1470 zł, więc to też jest taka git cena w ciągu sezonu. Łączna kwota wydana na ten motocykl to jest 3299 zł. Nie dużo, nie mało, wiadomo. Koszta można by było skrócić, szukając jakichś innych alternatyw, ale też to robiłem czasowo, nie robiłem tego tak głównie pod cenę, żeby wyszło jak najtaniej. Brałem pod uwagę czas, jakość, no i też stosunek jakość-cena, wiecie, zawsze lepiej warto wziąć coś tańszego, jeśli coś jest dwa razy tańsze, to warto wziąć coś tańszego, niż przepłacać za prawdopodobnie tylko markę lub trwałość tam lepszą o 10%. No i co? No i fajnie się ten motocykl prezentuje w miarę. Jest wszystko git. Nic się nie dzieje, nic się nie psuje. Aczkolwiek miałem problem, żeby dojść do ładu z elektryką, ale już jest wszystko w porządku. Przestało tu kropić. Widzę, że tam chmurki się troszkę schowały, więc można odpalać i jechać. Bo jak widzę, tam z tyłu chmurki też jakieś idą. Więc akurat wyjdzie tak, że się zmieszczę w tej szczelinie po prostu. Tam pada. Więc powoli możemy jechać.